Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 267 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami pieśni z księgi proroka Jeremiasza, rozdział 17, wersety od 7 do 8. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. W rozdziałach od 37 do 39 Księgi Jeremiasza opisane są wydarzenia związane z oblężeniem Jerozolimy, jej upadkiem oraz deportacją młodzieńców do Babilonu. Teksty ukazują dramatyczną sytuację proroka, który przewiduje zniszczenie miasta oraz jego trudności w relacjach z władzą. Jeremiasz podkreśla, że Boża wola i sąd są nieuniknione a jedynym ratunkiem jest posłuszeństwo wobec Jego przesłania. W miejsce Jehoniasza, syna Jojakima, władzę objął Sedecjasz. Królem nad ziemią judzką ustanowił go król babiloński Nabuchodonozor. Ani on, ani jego dworzanie, ani lud kraju nie słuchali słów Pana, jakie im mówił za pośrednictwem proroka Jeremiasza. Król Sedecjasz posłał Jukala syna Szelemiasza i Sofoniasza, syna Maasejasza, kapłana, do proroka Jeremiasza, by powiedzieli: Módli się za nas do Pana Boga naszego. Jeremiasz zaś chodził swobodnie wśród ludu, jeszcze nie wtrącono go do więzienia. Wojsko faraona wyruszyło tymczasem z Egiptu. Gdy usłyszeli te nowinę Chaldejczycy, oblegający Jerozolimę, odstąpili od niej. Prorok zaś Jeremiasz otrzymał następujące słowo pańskie. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Tak powiecie królowi judzkiemu, który was posłał do mnie poradę. Oto wojsko faraona, które śpieszy wam z pomocą, wróci do swego kraju, do Egiptu. Chaldejczycy zaś powrócą i podejmą walkę przeciw temu miastu, zdobędą je i spalą. Tak mówi Pan. Nie zwódźcie samych siebie powtarzając z pewnością odejdą Chaldejczycy, albowiem nie odejdą. Nawet gdybyście pobili całe wojsko Chaldejczyków walczących z wami, także zostaliby z nich jedynie ranni, to każdy z nich podniósłby się ze swego namiotu, by wydać to miasto na pastwę ognia. Gdy tymczasem wojsko chaldejskie odstąpiło od Jerozolimy z powodu wojska faraona, Jeremiasz chciał wyjść z Jerozolimy i udać się do ziemi Beniamina, by tam dokonać podziału majątku wśród swoich. Gdy przybył do bramy Beniamina, gdzie się znajdował dowódca straży imieniem Jiriasz, syn Szelemiasza, syna Hananiasza, ten zatrzymał proroka Jeremiasza, mówiąc: „Przechodzisz do Chaldejczyków”. Jeremiasz zaś odrzekł: „Nieprawda, nie przechodzę do Chaldejczyków”. Ale ten go nie słuchał. Jirijasz pochwycił jeremiasza i zaprowadził przed przywódców. Przywódcy rozgniewali się na jeremiasza i bili go. Następnie wtrącili do więzienia w domu kanclerza Jonatana, który zamienili na więzienie. Jeremiasz więc dostał się do sklepionego lochu i pozostawał tam przez dłuższy czas. Następnie posłał król Sedecjasz, by go przyprowadzono. Król wypytywał go potajemnie w swoim domu, mówiąc, czy masz słowo od pana? Jeremiasz zaś odrzekł: Mam. I powiedział: Będziesz wydany w ręce króla Babilońskiego. I rzekł Jeremiasz do króla Sedeciasza: Co zawiniłem tobie, twoim dworzanom i temu ludowi, że wtrąciliście mnie do więzienia? Gdzie są wasi prorocy, którzy przepowiadali wam: Nie nadejdzie król Babiloński przeciw wam i przeciw temu krajowi? Teraz zaś posłuchaj, proszę, panie mój, królu. Niech błaganie moje cię poruszy. Nie odsyłaj mnie do domu kanclerza Jonatana, bym tam nie umarł. Król Sedecjasz wydał rozkaz, by trzymano Jeremiasza pod strażą w wartowni i by dawano mu po bochenku chleba dziennie z ulicy piekarzy, dopóki nie zabraknie chleba w mieście. I pozostał Jeremiasz na dziedzińcu wartowni. Szefatjasz syn Matana, Godoliasz, syn Paschura, Jukal syn Szelemiasza i Paschur syn Malkiasza usłyszeli słowa, które Jeremiasz mówił do całego ludu. Tak mówi Pan: Kto pozostanie w tym mieście, umrze od miecza, głodu i zarazy. Kto zaś przejdzie do Chaldejczyków, pozostanie przy życiu. Jako zdobycz będzie miał swoje własne życie i zachowa je. Tak, mówi pan. Miasto to zostanie nieuchronnie wydane w ręce wojska króla babilońskiego, który je zdobędzie. Przywódcy więc powiedzieli do króla: Niech umrze ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście, i ręce całego ludu, gdy mówi do nich podobne słowa. Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, lecz nieszczęścia. Król sedeciasz odrzekł Oto jest w waszych rękach nie mógł bowiem król nic uczynić przeciw nim Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go spuszczając na linach do cysterny Malkiasza syna królewskiego która się znajdowała na dziedzińcu wartowni W cysternie zaś nie było wody lecz błoto Zanurzył się więc Jeremiasz w błocie Skoro Kuszyta Ebedmelek, jeden z dworzan domu królewskiego, usłyszał, że wrzucono Jeremiasza do cysterny, król przebywał właśnie w bramie Benjamina, wyszedł z domu królewskiego i rzekł do króla. Panie mój, królu, źle zrobili ci ludzie, tak postępując z prorokiem Jeremiaszem i wrzucając go do cysterny. Przecież umrze z głodu w tym miejscu, zwłaszcza, że nie ma już chleba w mieście. Rozkazał król kuszycie Ebedmelekowi, weź sobie stąd trzech ludzi i wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny, zanim umrze. Ebedmelek zabrał ludzi ze sobą, poszedł do domu królewskiego do zapasowej szatni, wziął stamtąd podartą odzież oraz znoszone szaty i spuścił je na linach Jeremiaszowi do cysterny. I rzekł Ebedmelek do Jeremiasza: Podłóż sobie podartą odzież i znoszone szaty pod pachy swoich ramion, pod linę. Jeremiasz uczynił to. Wydobyli więc Jeremiasza na linach i wyciągnęli z cysterny i przebywał Jeremiasz na dziedzińcu wartowni. Król Sedecjasz posłał, by przyprowadzono proroka Jeremiasza do niego przy trzecim wejściu do domu pańskiego. Król powiedział do Jeremiasza. Zapytam cię o jedną rzecz. Nie ukrywaj nic przede mną. I rzekł Jeremiasz do Sedecjasza: Jeżeli ci powiem, każesz mnie z pewnością zabić, jeśli zaś dam ci radę, nie usłuchasz mnie. Przysiągł więc król Sedecjasz potajemnie Jeremiaszowi tymi słowami: Na życie Pana, który nam dał to życie, nie każę cię zabić, ani nie wydam cię w ręce ludzi nastających na twe życie. Jeremiasz powiedział wtedy do Sedecjasza: tak mówi pan, Bóg zastępów, Bóg Izraela. Jeżeli dobrowolnie wyjdziesz do dowódców króla babilońskiego, uratujesz swoje życie, a miasto to nie ulegnie pożodze ognia. Ty zaś będziesz żył wraz ze swą rodziną. Jeżeli zaś nie wyjdziesz do dowódców króla babilońskiego, miasto to dostanie się w ręce chaldejczyków, którzy spalą je ogniem. Ty zaś nie ujdziesz ich ręki. Król Sedeciasz powiedział do Jeremiasza: Obawiam się mieszkańców Judy, którzy przeszli do Chaldejczyków, by czasem mnie nie wydano w ich ręce i by mnie nie wyszydzili. Jeremiasz jednak odrzekł: Nie wydadzą. Posłuchaj, proszę, głosu pana w sprawie, o której ci mówiłem, a wyjdzie ci to na dobre i pozostaniesz przy życiu. Jeżeli zaś odmówisz poddania się, taką scenę pokazał mi pan. Oto wszystkie kobiety, jakie pozostały w domu królewskim, prowadzone do dowódców króla babilońskiego, wołają. Zwiedli cię i otumanili twoi dobrzy przyjaciele, nogi twoje ugrzęzły w błocie, oni zaś uciekli. Wszystkie twoje żony i twoi synowie zostaną zaprowadzeni do Chaldejczyków, a i ty nie ujdziesz ich rąk. Pochwyci cię bowiem król babiloński a miasto to zostanie spalone. Sedeciasz zaś rzekł do Jeremiasza: Niech nikt się nie dowie o tych rozmowach, a nie umrzesz. Gdy usłyszą przywódcy, że rozmawiałem z tobą, przyjdą do ciebie i rzekną: Powiedz nam proszę, co mówiłeś do króla? Nic nie ukrywaj przed nami, bo inaczej zabijemy cię. A co mówił król? Wtedy powiesz im: Przedłożyłem królowi swą prośbę, żeby mnie znów nie posłał do domu Jonatana, abym tam nie umarł. Rzeczywiście przyszli do Jeremiasza wszyscy przywódcy, by go wypytywać. Odpowiedział im zatem ściśle według polecenia króla, także pozostawili go w spokoju. Nie rozeszła się bowiem ta sprawa. Jeremiasz przebywał nadal w wartowni aż do dnia zdobycia Jerozolimy. Gdy Jerozolima została zdobyta, w dziewiątym roku panowania Sedecjasza, króla judzkiego, dziesiątego miesiąca, wyruszył Nabuchodonozor, król babiloński, z całym swoim wojskiem pod Jerozolimę i oblegali ją. W roku jedenastym Sedecjasza, w czwartym miesiącu, dziewiątego dnia, uczyniono wyłom w mieście. Weszli wtedy wszyscy dowódcy króla babilońskiego i obrali sobie siedzibę w bramie środkowej, Nergalsar-Eser z magir Nebushazban, rab Saris, Nergal Sar Eser, rab Mag oraz pozostali dowódcy króla babilońskiego. Widząc to, Sedecjasz, król Ludzki i wszyscy wojownicy uciekli, wychodząc nocą z miasta drogą prowadzącą przez ogród królewski, przez bramę między dwoma murami. Wybrali drogę ku Arabie. Lecz wojsko chaldejskie ścigało ich i dopędziło Sedecjasza na stepie Jerycha schwytali więc go i zaprowadzili do Ribla w kraju Hamat do Nabuchodonozora króla babilońskiego który wydał na niego wyrok Król babiloński kazał zabić synów Sedecjasza w Ribla na jego oczach również wszystkich dostojników judzkich król babiloński kazał zabić Następnie kazał wyłupić oczy Sedecjaszowi i zakuć go w podwójne kajdany z brązu by go uprowadzić do Babilonu Chaldejczycy spalili nadto Pałac Królewski oraz domy ludności, a mury Jerozolimy zburzyli. Resztę ludu, który pozostał w mieście, i zbiegów, którzy mu się oddali, i pozostałych rzemieślników, Nebuzaradan, dowódca Straży Przybocznej, uprowadził na wygnanie do Babilonu. Natomiast część ubogiej ludności, nie posiadającej niczego, pozostawił Nebuzaradan, dowódca Straży Przybocznej, w krainie Judzkiej. Dał im tego dnia winnice i pola. Co do Jeremiasza, wydał Nabuchodonozor, król babiloński, następujący rozkaz przez Nebuzaradana, dowódcę Straży Przybocznej: Weź go i miej go na oku, a nie czyń mu nic złego, lecz postąp z nim stosownie do życzeń, jakie ci wyjawi. Nebuzaradan, dowódca Straży Przybocznej, Nebu-Shazban, Rapsaris, Nergal, Sar Eser, Rab Mag oraz wszyscy dowódcy króla babilońskiego, kazali więc sprowadzić Jeremiasza z dziedzińca wartowni i powierzyli go Godoliaszowi, synowi Achikama, syna szafana, by go zwolnił do domu. W ten sposób pozostał wśród ludu. Do Jeremiasza zaś, gdy jeszcze był uwięziony na dziedzińcu wartowni, pan skierował następujące słowo idź, powiedz kuszycie Ebed Melekowi tak mówi Pan zastępów Bóg Izraela. Oto zamierzam wypełnić swą zapowiedź przeciw temu miastu ku zagładzie, a nie ku pomyślności. Tego zaś dnia, gdy się to stanie na Twoich oczach, ocalę Ciebie, wyrocznia Pana, tak że nie będziesz wydany w ręce ludzi, przed którymi odczuwasz lęk. Z całą bowiem pewnością uratuję Ciebie i nie zostaniesz zabity mieczem, a swoje życie mieć będziesz jako zdobycz albowiem mnie ufałeś wyrocznia pana Rozpoczynamy dziś lekturę kolejnej księgi Nowego Testamentu W Ewangelii według świętego Marka rozdział 1 od wersetu 1 do 28 poznajemy początek publicznej działalności Jezusa Chrystusa Autor przedstawia Jezusa jako mesjasza który przynosi zbawienie a jego misja zostaje potwierdzona przez chrzest kuszenie na pustyni oraz pierwsze cuda. Fragment ten ukazuje również autorytet Chrystusa nad duchami nieczystymi, co podkreśla jego boską moc i misję głoszenia dobrej nowiny. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza. Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla niego ścieżki. Wystąpił Jan chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała ludzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie duchem świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. Chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice stępującego na niego. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Zaraz też duch wyprowadził go na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni kuszony przez szatana i był ze zwierzętami, aniołowie zaś mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: Pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. A natychmiast porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi, poszli za nim. Przybyli do Kafarnaum i zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś. Święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, także jeden drugiego pytał, co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.